My dziś nie graliśmy nic. Tak. A mogę cię przedstawić? Możesz. Witam serdecznie, Norbert Niemiec. Dzień dobry. Grudczo po Degrodzie. Norbert, co powiesz o dzisiejszym spotkaniu, którym przegrywacie? Nie no, chłopaki no, ładnie grali, rozklepali nas. Widać, że grają ze sobą kilka lat. Mocna ekipa. Podoba mi się, że to, pomimo, że te wyniki może nie są jakieś super w tym sezonie, przychodzicie na spotkania pełni uśmiechu i z tego boiska chodzicie teraz uśmiechnięci. Bawimy się. Dał nam sponsor taką okazję, więc przyszliśmy się bawić i mamy nadzieję, że każdy się dobrze bawił. Co powiesz o tym sezonie? Dlaczego tak trudno? Na pewno problemy ze składem. Transfer jeden nam poszedł. Ciężko było się zebrać. Doświadczenia na hali nie ma. Doświadczenia na hali nie ma, wracamy na Orlik, 2 miesiące przerwy. Jak wykorzystacie ten czas? Bo wiemy, że DJ Nowos, czyli pokłosie te osoby, które tu grają, też wystąpią w DJ Nowos. Właśnie będą, bardziej tutaj będzie kierowane na odpoczynek, czy jakieś przygotowania do Orlika? Na pewno będziemy szukać zawodników, bo jeszcze nie wiemy, jaki będzie skład ostateczny. Ale tam trzon ekipy się na pewno zachowa. Jakbyś miał podsumować zmagania halowe, jaką ocenę dajesz w skali szkolnej? Naszej drużyny? Plus jeden na zachętę. Czemu tak bardzo, bardzo tak negatywnie? No musimy być krytyczni, bo za dobrze to nie zagraliśmy, nie? To, że walczymy i gramy, to nie znaczy, że możemy oddawać te wyniki porażka po porażce. Ten sezon pokazał, że kilka osób, które do Was przyszły, mogą być takimi perełkami, gdzie może się wyciągnąć Orlika i może coś z tego być fajnego, pozytywnego. Na to liczę. Dziękuję za wywiad. Dzięki.